Michał, dzisiaj nie udało się wygrać tego meczu. Odniosłem takie wrażenie, że w kilku sytuacjach brakowało, nie wiem, długości buta, żeby dobrze podać, żeby dobrze przyjąć. Remis dzisiaj, twój były klub tutaj wywozi punkt z Bełchatowa. Na pewno w pierwszej połowie mieliśmy zdecydowaną przewagę. No ta bramka stracona szybko dosyć i potem wyrównaliśmy, mieliśmy, myślę, mecz pod kontrolą, mieliśmy zdecydowaną przewagę. Brakowało właśnie tego ostatniego podania i tej bramki na 2-1 i myślę, że gdybyśmy strzelili, to spokojnie byśmy jeszcze podwyższyli wynik. No właśnie, te strzelenia tej bramki na 2-1 to byłeś bliski nawet ty i w to taki sposób dosyć efektowny, bo przewrotką próbowałeś, niewiele brakowało i mogłeś być tutaj bohaterem. No na pewno miałem to uderzenie, też z dystansu też mało brakowało, też strzał przewrotką. No to niestety nie było bramki, no chciałem bardzo strzelić, żebyśmy zdobyli tutaj 3 punkty, bo no, na pewno by się nam przydały, no ale niestety nie udało się. Remis z Łęczną w tym meczu takim pierwszej z trzecią drużyną, cenny czy jednak niedosyt bardziej? Nie, no według mnie no, zawsze gramy o 3 punkty, no i chcieliśmy zawsze o cenę zdobyć te 3 punkty, no się nie udało, no trzeba się cieszyć z tego jednego punktu. Kamil, dzisiaj udało ci się zdobyć bramkę, która no niestety dała tylko remis. Przy tym strzale celowałeś bramkę, czy myślałeś, że tam gdzieś coś odbije i no, taka dosyć bramka nietypowa? Nie, no chciałem strzelić w bramkę, no i się udało, no. Kozioł zrobiła przed bramkarzem, mnie złapał, w sieci jest i najważniejsze, że bramkę strzeliłem. Daje mi to otuchę do przodu i do większej pracy, no ale co z tego, jak tylko punkty siebie zdobyliśmy. No właśnie, ten mecz tutaj z Łęczną, pierwszej z trzecią drużyną, ten punkt tutaj taki cenny, czy raczej powinno tu być 3 punkty w Bełchatowie? No z jednej strony no na pewno punkt to jest punktem, tak? Ale z drugiej strony no jak chcemy awansować do tej ekstraklasy, to musimy u siebie wygrywać mecze i zdobywać kompletnie. No co, dążyliśmy w drugiej połowie do wygrania meczu, mieliśmy sytuację w pierwszej też, a no nie udało się, autobusem stanęli z tyłu, bronili się, no tak się gra. No właśnie, bo w tej pierwszej połowie kilka kontr po prostu Łęcznej, ale myślę, że w przeciągu całego meczu to zostawiali wam dosyć dużo miejsca do gry. No to tak zostawiali, no ale no to dawaliśmy piłki na boki, no tak dzisiaj boki grały. No. Stwarzaliśmy sytuację, bo nie ma co gadać, bo mieliśmy w ofensywie dużo sytuacji. No nie wykorzystaliśmy, jedziemy do Stomina po 3 punkty i walczymy dalej. Dzisiaj tylko punkt z Łęczną. Przy tej bramce, jak sądzisz, tam brak komunikacji w obronie zadecydował? Ciężka piłka przede wszystkim. Mówiliśmy sobie przed spotkaniem i w tygodniu, że Łęczna, przede wszystkim ten napastnik, czeka na odbite piłki i zawsze jest pierwszy. No i dzisiaj to wykorzystał. Przegraliśmy piłkę górną, silny strzał. Sparowałem, może nie tak jakbym chciał. Ciężka była piłka, bo przeleciała przez zawodników i tak w ostatnim momencie ją zobaczyłem. Nie wiem, czy był spalony, no ale mniejsza z tym. No, straciliśmy bramkę, później musieliśmy gonić wynik. W pierwszej połowie mieliśmy jeszcze kilka sytuacji, no, ale nie wykorzystaliśmy i dzisiaj no, tracimy 2 punkty. Bo ten remis to tak na dobrą sprawę traktujemy no, jako jest dla nas jako porażka, a nie jako 1 punkt. No właśnie, przy tej, jak to wyglądało z twojej perspektywy cały mecz? Bo wydaje się, że kilka kontr po prostu takich dosyć szybkich miało Łęczna, ale w całym meczu to raczej Bełchatów na boisku przejął tą inicjatywę. No dokładnie, dokładnie tak było, ale no jakoś kurna nie potrafimy postawić tej kropli na D. Wcześniej to wszystko fajnie wyglądało, jakoś po tej termalice przegraliśmy. No chcieliśmy zrobić wszystko, żeby dzisiaj tutaj wygrać, żeby potwierdzić, że to był no tylko zwykły jedyny mecz, który się nam zdarzył i zdarzyć się już nigdy nie zdarzy, także szkoda, naprawdę szkoda, ale nie możemy teraz się tutaj jakoś załamywać, bo jeszcze jest tyle kolejek, także głowy do góry i ciężka praca. Przede wszystkim musimy się zastanowić i przede wszystkim zobaczyć, przeanalizować na wideo, jak to wyglądało, no i wyciągnąć wnioski z tego. Ocena moja na pewno tego meczu, no, spotkali się 2 zespoły, pierwsze i trzecie miejsce. Na pewno jakieś tam komentarze już przed meczem czytaliśmy, słyszeliśmy, że
będzie dobry mecz. Ale ja myślę, że no, na pewno, jeżeli oceniać przeciwnika, to bardzo dobry zespół i tutaj gdzieś tam mogę mieć pretensje do swojego zespołu, że bardzo słabo wyszliśmy w mecz. Pierwszą połowę, można powiedzieć, oddaliśmy jakimś tam... Mniej gry było w pierwszej połowie, wszystko wybijaliśmy i całą grę prowadził Bohatow. Także tutaj no, na pewno miałem pretensje do swoich zawodników. Ale w drugiej połowie już no, widoczny był gdzieś tam mniej zdrowy już Bohatow posiadał. Także tutaj coraz więcej czasu byliśmy przy piłce. Ale kilka sytuacji było podbramkowych i z jednej, z drugiej strony. Także można ten remis uznać za sprawiedliwy. Tydzień temu w Niecieszy zagraliśmy słabe spotkanie, zaznaliśmy pierwszej porażki w sezonie. Była w nas spora złość po tamtym spotkaniu. Zrobiliśmy analizę, wyciągnęliśmy wnioski, przekuliśmy pewne elementy na trening i chcieliśmy je wyodrębnić w dzisiejszym spotkaniu. Przede wszystkim chcieliśmy wrócić do tego, że nasza dobra gra w ofensywie wynika przede wszystkim z agresywnego odbioru w środkowej strefie, co się przekłada powiedzmy na przejście z obrony do ataku. Ja mamy w takim elemencie na pewno atuty i dzisiejszy mecz chcieliśmy właśnie w takim kierunku chcieliśmy w tym meczu podążać. Myślę, że zespół zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie, jedno z lepszych w tej rundzie. Oddaliśmy dzisiaj 17 strzałów. W pierwszej połowie takie mieliśmy zamierzenie, żeby grać wysokim pressingiem, już wysoko odbierać piłkę, zmuszać przeciwnika do błędu i myślę, że nam się to udawało. Na pewno ta stracona bramka troszkę pokrzyżowała plany, na pewno ona nie wynikała z przewagi Łęcznej, tylko stały fragment gry, wybita piłka z pola karnego, tak zwana dobita druga piłka w pole karne i tracimy bramkę, jednak zespół pokazał charakter. Nie jest to łatwy moment właśnie, kiedy jesteśmy na porażce i nagle w meczu u siebie przegrywamy 1-0, także zespół pokazał charakter, dążył według założeń do wyrównania i dążył też do podwyższenia wyniku. Myślę, że do przerwy Górnik Łęczna nie był dla nas partnerem do gry i był to dużo słabszy zespół. Także nasza przewaga była bardzo widoczna i ja bardzo żałuję, że w tej części spotkania nie udało nam się podwyższyć wyniku. Po przerwie z biegiem czasu troszkę wiadomo, nie byliśmy w stanie już grać tak wysoko, musieliśmy troszkę się ustawić w środkowej strefie, tutaj w strefie odbioru już nie stosowaliśmy takiego wysokiego podejścia i szukaliśmy bardziej już elementu gry z kontry. Było kilka sytuacji, było kilka dobrych stałych fragmentów gry, ale tym razem w tym meczu przede wszystkim to, co gdzieś się rzuca powiedzmy jako taki mankament, to na pewno tam nieskuteczność w niektórych sytuacjach, nie wykorzystaliśmy dobrych sytuacji. W tej chwili, podchodząc do tematu dzisiejszego spotkania, musimy zaakceptować dzisiejszy punkt, dopisać go jako ten jeden. Mamy 17 oczek, mecz graliśmy dzisiaj w dobrym kierunku, chcemy kontynuować ten kierunek gry i chcemy przekuć to na następne spotkania i na większą zdobyć punktową. Także w Olsztynie na pewno to spotkanie nie będzie łatwe, ale chcemy tam jechać po 3 punkty.